Dobra. Idź kursorze z tobą. Dobrze. No dobra, to możemy zacząć. Zaczniemy dzisiaj, zresztą to, o czym będziemy zaraz mówić, to powiem na jednym z pierwszych slajdów, ale chciałbym zacząć od ogłoszenia. Skończyła się pandemia, więc wracają meetupy. Pewnie nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek się załapał, jakikolwiek też meetup wcześniejszy, bo ostatni był w 2019, chyba pod koniec roku, albo w 2020 na początku, jakoś tak. W każdym razie będzie, wracamy do tego. Dzisiaj jest w Poznaniu, więc jak ktoś jeszcze ma okazję, to może się w pociągu pojechać. Ja jeszcze zdążę do Poznania, żeby odjechać. 15:30 z pociągu do Poznania. Jest tam o 17 z kawałkiem, akurat tuż przed meetupem. Meetup jest około 18 godzina. Ale 23 czerwca, to jest też czwartek, bo będzie ostatni wykład planowo, czy ostatnie zajęcia planowo. To wieczorem, jak ktoś jest chętny, to możemy się spotkać. Nie mamy jeszcze tematów. Na pewno będą dwie prezentacje minimum, jakieś takie techniczne. Jedna, co się o open-source'owych rzeczach, więc też mogą zahaczać Linuxa, mogą zahaczać jakieś różnego rodzaju rzeczy, które dziś robimy, czy są ciekawe. I potem wszystkim jest jeszcze całkiem fajne afterparty z całkiem niezłym jedzeniem, z naszym piwem, nie naszym piwem i coś na Wyspie Smolowej, więc myślę, że będzie fajnie. A następnego dnia jest 3 tercje, jak są minus piwo, tak czy którzy na nią idą, to idą. Ja są też bezalkoholowe piwa. Chyba. Albo nie będę. Można też wodę pić. Jak zwierzęta. Tak, są też jakieś soki pewnie. Ale tak czy siak, zapraszam pewnie, jak po prostu wrzucę oczywiście do kursu. Tym linkiem traficie na meetup.com do konkretnie tego wydarzenia, możecie się zapisać. Czy on jest za darmo? Tak, super. Tylko trzeba się zapisać. I być pełnoletnim, ale jakby w tym branie to jest problem. Jak pełnoletnim do tego, że potem musimy się nie patrzeć, kto to piwo bierze. Nie wszystko na meetupie jest za darmo. Aha, tak, wiem. Zdarzają się meetupy, które są płatne, ale tego nie tak nie robimy. Nasze są darmowe. Więc zapraszam tam. Dobra, a na dzisiaj? Dzisiaj... To ja sobie powiem, kto będzie mówił? Jeszcze... Czy to będą tylko ludzie od was? Czy... Teraz dzisiaj w Poznaniu jest jedna osoba od nas i koło naukowe LAG. To jest Linux Academy Group. Tam jest... Poznańskiej. Poznańskiej. Oni robią taką prezentację o tym, jak używają Linuxów. Tutaj widziałem jakieś próby do tego, całkiem fajne, bo na przykład pokazują takie rzeczy typu, jak wyglądają okienka w Linuxie, typu dosłownie na szybko jednym linkiem konfiga tam start X-a tak naprawdę zmieniają kolejne, pokazują kolejne różne okienka na ten system, jest całkiem fajnie pokazuje, że właściwie to jest wszystko modułowe. Nie? W sensie, że kernel jest sobie kernelem, na tym sobie działa Lutefest, a na tym działa sobie jakiś tam window manager. Nie? I tam nie wiem, ileś po kolei, od takich prostych tajlowych aż do Compiza, który ma te wszystkie, nie wiem, czy widzieliście Compiza kiedyś. Ja to widziałeś, to wiem, bo wiekowo musiałeś widzieć, ale młodsi mogli nie widzieć. Czy znaczy, Compiz dalej istnieje, bo Compiz to jest taki target testowy dla Jana teraz. To ma wszystkie możliwe bariery, jakie można mieć w okienkach, łącznie z pulpitem 3D. O. Wygląda fajnie, ale to bawisz się tym 5 minut, a potem stwierdzę, że to głupie. Ale no nie, no dosłownie można, jak się przyłącza pulpitu, można takiego cuba ściągnąć i tą kostką obracać. I to się renderuje w ogóle wydajnie, więc jak puścisz sobie film na jakimś pulpicie i obrócisz kostkę, to możesz film z drugiej strony oglądać. Wersji pokaz slajdu chyba. Nie, bardzo dobrze działa, bo to używa normalnie akceleracji. Znaczy, dobra, jak odpalisz to na kompie, który nie ma akceleracji, no to fakt masz pokaz slajdu, nie? Ale jak odpalisz to na kompie, który ma akcelerację i GL wszystko przeliczy na karcie graficznej, no to normalnie to jest tekstura, może, która się wyświetla. No to co? No to może mieć sens, tylko trzeba mieć po prostu wyświetlacz holograficzny. Tak. No, no tak. No, kiedyś był taki na chyba Doomie zrobiony, że się chodziło. Czy się chodziło po pokojach i to były katalogi i sobie strzelałaś do plików, żeby je otworzyć, nie? To jest fajne, ale jakby szybko coś włączyć, to zabłądzisz w komentarzach. Tak. Dobra, to przechodząc do tego dzisiejszego tematu, porozmawiamy chwilę o
zewnętrznych magistralach, bo do tej pory robiliśmy wszystko tak naprawdę w środku. Nie? To się wszystko w chipie wirtualnym, wirtualnym, ale generalnie wszystko było wewnątrz jednego chipu. Czyli jak chcieliśmy pogadać z urządzeniem, to dosłownie pisaliśmy na adres. Nie? I tam to było. Czyli trochę jak pamięć. Nie? Tylko tyle, że ta pamięć była trochę bardziej zaawansowana, bo nie tylko pamiętała, że nie wpisaliśmy, ale też coś robiła, coś wpisaliśmy do tej pamięci. Nie? A dzisiaj wyjdziemy już poza ten SOC i dowiemy się trochę, jak porozmawiać z urządzeniami na zewnątrz, tak żeby można było z jakimiś chipami, nie wiem, sensorami porozmawiać i tak dalej. Pogadamy o dwóch magistralach, tak naprawdę głównie o jednej I2C, tylko powiem na początku I2C versus SPI. Nie będę wchodził już w jakieś USB, PCI i tego typu rzeczy, bo to jest... No musielibyśmy mieć jeszcze kilka zajęć pewnie, żeby w ogóle sam tamten standard omówić, bo jest złożony. Te są proste, więc będzie banalnie o nich opowiedzieć. I wam będzie łatwiej zrozumieć i później użyć nawet tego w jakimś projekcie, czy w zadaniu, czy w następnych zajęciach. Także możemy sobie na tym poradzić. Dobra. Po pierwsze, po co nam właściwie taki zewnętrzny bac? Znaczy, mieliśmy te nasze zewnętrzne bloczki, które nawet mogą być kartą graficzną, które mogą być jakimiś GPIO-ami i tego typu rzeczami, więc możemy z nich w jakiś sposób wyjść na zewnątrz chipu, więc już możemy z czymś rozmawiać, wyświetlić obraz, przyjąć wejście z klawiatury i tego typu rzeczy, ale po co nam takie ustrojstwa? Takie ustrojstwa nam są po to, żeby dolinkować się, dołączyć się w jakiś sposób, w miarę prosty, przesunę, do jakichś zewnętrznych kontrolerów różnego rodzaju, zewnętrznych sensorów różnego rodzaju, one bardzo często właśnie mają takie proste magistrale. I teraz, dlaczego one nie mogą być w środku? No bardzo często nawet są w środku, bo tak to w przykładzie mamy jakiś sensor, jakiś tam kontroler zasilania, to oczywiście takie też bywają w środku w procesorze. Możemy sobie odczytać na przykład temperaturę chipu, po prostu z niego. Albo sterować jakimiś zasilaniami odpowiednich części chipu, na przykład takich telefonicznych, mobilnych chipach, to jakby normalka, się wyłącza część układu, który jest niezużywany, żeby zaoszczędzić energię. Po pierwsze, żeby się nie grzał, po drugie, żeby jednak bateria nam trochę wytrzymała. Ale często też potrzebujemy wyłączyć rzeczy dookoła, czy nie wiem, pomierzyć rzeczy dookoła. Na przykład nie, na PCP, jak sobie instalujecie w Linuxie LM Sensors, taki pakiet, to możecie sobie po prostu dosłownie ściągnąć informacje o temperaturze różnych miejsc. I część jest sprostka, w sensie temperatury korów po prostu, ale część to będzie temperatury na przykład w płycie głównej, temperatura w różnych miejscach płyty głównej, temperatura na pamięci i tak dalej. To oczywiście temperatura płyty głównej to jest najczęściej właśnie jakiś taki sensor na I2C, bardzo często to jest taki chip LM75 chyba, jak dobrze pamiętam. Bardzo prosty cyfrowy termometr. Nie dosłownie możemy z niego odczytać cyfrową temperaturę. No, że tego po prostu jest już bardzo wygodne, wiesz, jak masz kartę płytę główną i generalnie to jest pewnie. Tak, ale akurat te sensory na płycie głównej są w miarę standaryzowane. Ale tak, te rzeczy musisz wiedzieć. Część jest tam odkrywalna, ale zaraz o tym będziemy mówić, jak to działa. No, ale to właśnie o to LM Sensors. Nie chodzi o to, oni po prostu mają dużo znanych marek, po prostu mają zaimplementowane. To jest standaryzowane akurat, jeżeli chodzi o to. Nie? To LM Sensors potrafi dowiedzieć się właściwie, co tam jest. Tak, chipset chyba to zwraca nawet. Jeżeli czytasz jakieś dane z jakiegoś promu na płycie głównej, to się dowiesz, jakie są sensory, nie? I gdzie są, więc możesz potem to odczytać. Przyznam, że tak dokładnie w to nie wchodziłem, ale ta informacja gdzieś tam jest. Znaczy, tak mówisz, to by nie działało. Nie? No bo... Tak, i to jest tak, że po samym kwadratce są też e-promy często zrobione. Co? EPROM to jest, skrót jest Erasable Programmable Memory. Electrically Erasable Programmable Memory. Read-only Memory. No więc EPROMy na przykład masz w modułach DDE pamięci, żeby sobie i kontroler pamięci sobie zczytuje stamtąd parametry pamięci, się konfiguruje w trakcie sprawy, tak? Okay. I można sobie później odczytać, ja to na ASCO pokazywałem, że można tam. Jest jakiś DIM and decode, coś takiego, jest takie polecenie również w tym pakiecie. Tak. Chyba LM Sensors czy czymś podobnym, więc jest sporo takich rzeczy. No, taki EPROM masz na przykład w monitorze, który ci serwuje też właśnie coś, co się nazywa edit, informacje o tym, też po IFRC zresztą, tak. Też informacje o tym, co właściwie ten monitor może. Dlatego to działa, nie? W sensie bierzesz losowy monitor, powiedzmy w miarę nowy, nie wiem, taki rzutnik podpięty do swojego kompa i spoko działa, nie? Komputer od razu się kapnął, że aha, to jest Full HD,
w 60 klatek na sekundę potrafi z takimi dynamikami. To też daje. Jakoś po KDMI też idzie. W sensie ten... Nie, to właśnie jest to są do tego tylko linie. I to jest normalnie kwadrat C w kablu HDMI. Aha, ale no jest to po prostu dodatkowe druty w kablu, nie? Druty po prostu. Zresztą to jest standard jeszcze od VGA, to takich starych kabli. To jest bardzo, bardzo stare, nie? Tak de facto. No dobra, ale to jest po to, żeby właśnie się do tego dostać. I teraz z tym się rozmawia troszeczkę inaczej niż z takimi sensorami, trochę inaczej niż z tym, co do tej pory robiliśmy. Bo do tej pory, jak chcieliśmy zapisać do rejestru, czy odczytać jakiś kawałek rejestru urządzenia, to po prostu był adres, offset, dosłownie wola tej pointer, mogliśmy sobie czytać, nie? Tu jest trochę inaczej, bo tutaj te urządzenia też mają swoje rejestry. Na przykład taki sensor temperatury ma jakiś tam rejestr w środku, nie wiem, 20-bitowy, czy 2-bitowy, który mówi o aktualnej temperaturze. Nie? On sobie gdzieś tam ma jakąś logikę, czy całą elektronikę swoją wewnątrz, jakąś logikę, która potrafi scyfryzować pomiar temperatury. Zwołujmy na, nie wiem, termistor, w sensie rezystor, który zmienia rezystancję pomiar temperatury. Potrafi zmierzyć jego rezystancję, zrobić z tego jakąś wartość cyfrową, oczywiście odszumić trochę i zatrzasnąć w rejestrze, możemy to przeczytać. Ale czytanie tego rejestru było się już trochę inaczej, bo już nie czytamy po prostu czegoś z pamięci, tylko musimy się dogadać z jakąś tam, przez jakąś magistralę na zewnątrz. No i dzisiaj chciałbym pokazać, jak to właściwie wygląda. Zacznijmy od dwóch takich najbardziej podstawowych magistral, czym one się różnią. My będziemy głównie opowiadać o kwadrat C dzisiaj, bo czasem pewnie wspomnę, że w SPI będzie inaczej, ale to są takie dwie najbardziej popularne magistrale, takie zewnętrzne. Teraz często jest też I3C, jest full duplex wtedy. Ta nazwa I2C też występuje jako TWI, two-wire interface, dlatego że I2C to jest ten, to jest trademark. No wykładowcy, którego skrót to TWI, bo tego chcemy się tak, tak, taki insider joke, tak. Bywa też TWI. No dlatego, że w części dokumentacji, po prostu to chyba, nie pamiętam, która firma, chyba Texas Instruments ma copyrighty, w sensie ma tę M-kę do I2C. Nie, oczywiście trochę tak było z można mieć tę M-kę, ale... Wczoraj czytałem, chyba Philips zrobił I2C. A może Philips. Ale właśnie, jak z tego się ma, czym jest, nie wiem, okay, czym jest UART? Czy UART to też jest coś takiego jak kwadrat C, czy to jest coś jeszcze obok tego? To jest inny. Znaczy, to jakby koncepcyjnie podobnie, myślę, jakieś urządzenie na zewnątrz wysyła dane i musimy z nimi jakoś dane przesłać, nie? Z tym, że UART jest dosłownie tak, trochę patologiczny. W zasadzie umawiamy się nadajnikiem i odbiornikiem, że wysyłamy z jakąś tam prędkością dane i wysyłamy. Tak, ale chodzi o to, że UART to jest po prostu też protokół, czy tam standard komunikacji między urządzeniami. To tak, jest protokół, to jest standard. No dobra, tak, standard. No to w sensie on jest jakby obok kwadratu, to nie jest. No to można by trzeci taki tutaj dorysować, a taki coś jakiś jego tam parametry na przykład, nie? Że jest duplex, ale na przykład kompletnie nie ma adresacji, to jest po prostu taki point to point, umawiamy się na prędkość. Nie ma kloka osobnego, nie? Bo z tym musisz się umówić, że nadajnik i odbiornik odbierają w ten sam sposób. Nie? Są też takie standardy, tam jak S232, RS485, które generalnie UART jest też taka nazwa, wiesz. Universal Asynchronous, co było UART? Receiver Transmitter? Tak, Receiver Transmitter, coś takiego. Tak, tak. Więc jakby uniwersalny asynchroniczny odbiornik od nadajnik. Więc właściwie wszystko, co nadaje i odbiera, jest w jakiś sposób UART. Jeśli to robię to asynchronicznie, nie. Tak, przy czym tutaj warto zauważyć, że to jeszcze jest cała taka specyfikacja elektryczna do tego, tak? To znaczy się jest powiedziane, jak one tam muszą machać właśnie tymi wszystkimi bitami. To właśnie też ma coś takiego powiedziane? Tak. My tutaj właściwie zupełnie pomijamy tą warstwę elektryczną, tego interfejsu elektrycznego. Nie chcemy w nią wchodzić. Znaczy, no mamy dwa razy, no mamy polapy tam, bo mamy polapy, tak. Dobra, ale nie będziemy wchodzić w tej elektrykę może, tego wszystkiego, bo ten system wbudowany. Właśnie są takie kod, który zna tą elektronikę, on musi być napisany, tak? Tylko, że on nie musi się tą elektryką przejmować tak długo, jak nie robisz bitbandingu. Tak.
Jak masz jakiś kontroler tego, który sensownie rozmawia z tymi urządzeniami, to się nie przejmujesz. Natomiast tak, często w urządzeniu... musi być napisane, żeby my go nie musieli pisać jeszcze raz, ale tak, nie tak, jest napisane w jądrze. Bo to piszesz raz i raz. No, zaraz, to sterowniki magistratu. Dobra, tak, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, żebyśmy wiedzieli, też rozumieli ten kod, to w SPI-u, czyli SPI, Serial Peripheral Interface, tak się nazywa, urządzenia są podłączone trzema liniami, w sensie MISO, MOSI, CLOCK, MISO, te nazwy... Master Input. Tak, Master Input Slave Output, tutaj jest Master Output Slave Input. Teraz jest tendencja do zmiany tych nazw na, żeby nie było Master Slave, tylko... nie wiem w sumie, jak w SPI-u to jest zrobione. Na przykład, nie wiem, gitowe branche główne są mainem zamiast masterem. A co jest slave? To jest chyba w takich magistralowych rzeczach robią initiator i responder chyba, coś takiego. Nie? Więc właściwie musiało być IRO wtedy tutaj skrótem. Ale nie. No, nie brzmi, znaczy tak szczerze, gdyby 100 lat temu wymyślali ten standard, tak to nazwali, to tak byśmy to nazywali, nie kwestionował, nie? Po prostu. Tak. Więc szczerze mówiąc, to jest tylko nomenklatura. Czasem trzeba przepisać trochę kodu refaktorowe, żeby miał inną nazwę. Ale także to tylko mówię, że jakbyście spotkali z inną nomenklaturą, to często tak już teraz jest, często to jest zmieniane właśnie master slave na initiator responder, chyba responder, bo tego nie jestem pewien. I później się czyta teraz te nowe dokumentacje. Trzy różne pliki, mniej więcej o tym samym, jakoś tam się zazębiają i we wszystkich trzech jest różna nomenklatura. No to już znaczy, że jest źle napisane w tej dokumentacji, ale no bywa czasem, nie? Gorzej jak ma tą samą nazwę na trzy różne rzeczy. To już zupełnie się nie ciekawi. Ale w SPI-u mamy te dwie linie, także naraz na nie odbieramy full duplex, zawsze. Więc w SPI-u możecie się spotkać z czymś takim, że jeśli macie transmisję typu musicie wysyłać 2 bajty i potem odebrać 4, to wysyłacie 6. Dosłownie, bo wysyłacie 2, a potem musicie wysłać jeszcze 4 kolejne dami, żeby odebrać te 4, które przyjdą. Bo tak to wygląda w SPI-u. Teraz w SPI-u jak się wysyłuje urządzenia? Dodatkową linią, czyli w select. Czyli jak macie 100 urządzeń, potrzebujecie tak naprawdę 100 pinów, żeby je włączyć. Oczywiście to się też jakoś tam często później muksuje, także się dokłada jakiś kolejny chip, który włącza z binarnego na one hot i robi to, ale generalnie uciążliwością tutaj jest to, że teoretycznie tych chip selectów jest nieskończoność, nie? Później, bo to jest dosłownie włącz urządzenie, które będzie reagować na proces na linii. To ma często zanegowaną logikę w ogóle, czyli tak naprawdę wysterowanie tego sygnału na zero włącza urządzenie. Najczęściej ma zanegowaną logikę w ten sposób. Dobra, tu nie ma za bardzo adresacji. Oczywiście pojedyncze urządzenia mogą mieć jakąś adresację w sobie, jakiś tam protokół definiować, ale tu nie ma adresacji, po prostu wybieramy ten chip select, nie? Który urządzenie jest. Ta magistra jest szybsza zazwyczaj. Ona ma raczej megaherce, nawet setki megaherców czasem. A te serii nawet ma wiele przewodników. Tak. Więc że masz, bo w tej chwili masz kanał Master Input Slave Output i Master Output Slave Input. Ale masz też SPI-a, w którym masz 4 linie dla danych i wtedy dane lecą w obu kierunkach po tych samych liniach. Tak, znaczy wtedy jest half duplex faktycznie i tak na przykład są flesze podpięte często, takie, których możemy wykonać kod w ogóle, nie? W sensie budować na przykład tego flesza QSPI-owego. Często skupiam się po prostu QSPI, wkład SPI. Ale długość pakietów nie jest ustalona w tej komunikacji. Zupełnie różne. On może mieć 3 bity, on może mieć 100 bitów, pakiet. Zwykle są 8-bitowe, żeby na siłą rzeczy. Czy a wielokrotności? Serki, siłą rzeczy. Ale tak, generalnie. A jest standard rejestr przesuwny, nie? Więc to chyba też do tego rozmiaru zależy. Tak, ale no generalnie musi to sterylizować, tak czy siak. Ale najprościej się operuje w kodzie, później na 8-bitowej, nie? Bo jakby hardware'owo można wymyślić dużo rzeczy, tylko myśl to potem w ramach, nie? To dobrze, jeśli ludzie, którzy projektują chipy i magistrale, myślą o tym, że współpracują z tymi, co to później programują, bo inaczej wychodzą pod korki z jednej i drugiej strony. Dobra, w przeciwieństwie do tego i kwadrat C trochę działa troszeczkę trochę inaczej. Po pierwsze jest hardware, no, zawsze ma dwie linie, jeden to jest jedna linia zegarowa, druga linia danych. I dane lecą na jednej linii dwie strony, nie? Czyli euro dajemy, odbieramy. Urządzenia są adresowane,
Czyli dosłownie jako pierwszy, ten standard I2C definiuje, że jako początek leci adres urządzenia i wtedy to urządzenie, które jest na magistrali, bierze ten adres, to ono reaguje, reszta się ma zamknąć, nie? W sensie reszta urządzeń ma nie reagować na takie adresy. Co jeszcze? My możemy wpisać teoretycznie tyle urządzeń, ile jest adresów możliwych. Właśnie 7-bitowe są adresy. Adresy są 7-bitowe, bo ostatni bit znaczy, czy będziemy czytać, czy pisać. Nie? Ten najmłodszy bit, nie? Więc to powoduje 7 starszych bitów. Tak, są 8-bitowe, ale 7 bitów to jest adres. Nie? Ostatni bit znaczy kierunek transakcji. I to jest zwyczaj wolniejsze, ma raczej setki kiloherców, ale to jest realnie popularniejsze, bo można podpiąć więcej rzeczy tak naprawdę, bez dodatkowych pinów i takich ciągnięcia ścieżek po płytach drukowanych i tak dalej, nie? Więc to jest taki prościej. A to jest jakiś standardowy przykład, gdzie SPI jest dużo częściej używany niż kwadratce? We flashach właśnie SPI. W sensie tych QSPI-owych flashach częściej używane. Prawdopodobnie na płycie głównej, jak masz firmware, czy UEFI, czy BIOS, prawda, to masz właśnie wkład SPI. No, może być tak. I SPI i QSPI na przykład są podłączane karty SD też. Jeżeli nie są to po swoim interfejsie wykrywanym SDIO, to można po SPI-u i właściwie działają. W związku z tym, że SDIO jest właściwie kompatybilne w tym najprostszym trybie z SPI-em, to właściwie takie można wpływać na prawie, że na. Ale jest tym ograniczenie częstotliwościowe, że tam... Tak jest. I oczywiście jest wolniej i tak dalej, ale działa. Nie? W sensie, więc jak potrzebujesz cokolwiek, żeby działało, to tak można. Nie? Dobra, i teraz co to oznacza, że tak karty są podpinane? Jak się dostać do tych urządzeń? Potrzebujemy czegoś w urządzeniu, naszym system on chipie, co serializuje informacje na zewnątrz. W sensie, chcemy wysłać powiedzmy 8 bitów na linię taką kwadrat C do urządzenia na adresie jakimś tam. No to potrzebujemy kawałka urządzenia, który w jakiś sposób nam to wysteruje. I teraz te urządzenia nazywają się generalnie kontrolerami magistra. Nie? Oczywiście to działa w dwie strony. W sensie wyśle i odbierze to, co przyjdzie, plus potrafi w jakiś sposób zweryfikować, czy ta transmisja była dobra, jeżeli to jest zweryfikowane. Nie? Na przykład kwadrat C po każdych 8 bitach powinno przyjść potwierdzenie. Czy potwierdzenie to jest w stylu elektrycznie my wystawiamy stan wysoki, ale słaby, jeżeli urządzenie ściągnie go na niski, to chyba, że pomyliłem, jest odwrotnie, jeśli ktoś pamięta. Nie, to urządzenie pana ściąga na niskie, a my nie musimy podnosić, bo rezystory podnoszą. Tak, no my nie robimy nic, czekamy właśnie na urządzenie, tak. Urządzenie ściągnie. Jak nie to ściągnie, to jest że nie dostaliśmy tego, co komunikacja została odrzucona, na przykład nie ma niczego po drugiej stronie. Nie? Teraz takie urządzenia oczywiście są w większości chipów, a jeżeli nie ma, to można użyć GPIO dosłownie. Nie? I na przykład Linux ma gotowy driver taki zupełnie software'owy, który się nazywa Bitbank do tych dwóch magistral i też kilku innych jeszcze, gdzie dosłownie jeśli mamy GPIO w systemie, możemy powiedzieć GPIO numer 118 to jest clock, GPIO numer 222 to jest SCL, zrób mi z tego deklarację. I wtedy to, co jest tutaj potrzebne, w sensie to definiuje standard kwadrat C na przykład, software'owe jesteśmy w stanie zrobić. Oczywiście to wygląda wtedy tak, ustaw na jeden delay, ustaw na zero delay, ustaw na jeden delay i tak dalej. Nie? Oczywiście jest turbo wolne, no bo jednak ten procesor steruje, bardzo obciąża procesor, no bo musimy to dzielnie sterować. Delaye powiedzmy nazwiska żelowują, więc coś nie jesteśmy w stanie robić, ale to są delaye mikrosekundowe, więc to obciąża dość mocno. Więc jeśli dużo komunikacji mamy, to lepiej Big Bangiem tego nie robić, lepiej mieć jakiś kontroler fajniejszy do tego wszystkiego. Co jeszcze musimy wiedzieć? Są takie urządzenia, gdzie generalnie jest to troszeczkę usprawnione, na przykład dołożone są DMA, więc nie musimy ręcznie wpisywać danych do rejestrów. Możemy zrobić coś z tym, tu masz 20 MB danych, chciałbym wysłać QSPI albo w kwadrat C, radź sobie. I wtedy DMA jakieś, czyli jakiś dodatkowy bloczek, który potrafi kopiować dane z miejsca A do miejsca B, potrafi pobrać z pamięci i serializować na zewnątrz. Tu akurat mamy jeszcze wspomnienie o tym QSPI-u. To jest jeszcze jeden sposób tego, jak to jest robione. Z QSPI-ów, tak jak już powiedziałem, z takich flashy zewnętrznych możemy wykonać kod.
bardzo często. Mogą się dosłownie zbutować z tego kodu. Nie chce się z tego, co jest tam. I teraz procesor, żeby się zbutować, żeby wykonać kod, musi pobrać instrukcję z pod adresu. Nie? I teraz jak zrobić, żeby, tu może nie mam pamięci jakiejś, ale jak zrobić, żeby na przykład stąd coś zupełnie poza naszym chipem, połączone po jakichś trzech drutach, czwartym drutem wybierane, jak zrobić, żeby procesor stąd widział to jako pole pamięci. Nie? Bo to jest dość karkołomne, w sensie wygląda na strasznie dziwny pomysł, ale de facto tak się często robi. Robi się to w taki sposób, że dosłownie mamy kontrolery, które mają kawałek przestrzeni pamięci, na przykład zmapowany od 0 do, nie wiem, 1 megabajta, gdzie każda transakcja tej pamięci spowoduje pod spodem transakcję na zewnątrz. I teraz oczywiście to się w jakiś sposób przyspiesza, w taki sposób, że nie każdy odczyt, powiedzmy pierwszy odczyt do jakiegoś kawałka pamięci prefetchuje, nie wiem, ileś danych stąd, żeby potem już nie trzeba było za każdym razem gadać z tym chipem na zewnątrz, ale tak to się robi. Nie? Wtedy macie po prostu kawałek pamięci z punktu widzenia procesora, to jest pamięć zachowana od 0 do 1 megabajta i to jest realnie to, co jest w zewnętrznym flashu. Nie? Więc procesor może wykonać ten kod. I specjalnie może tam łatwo zapisać, bo zapisanie jest trochę trudniejsze we flashu, ale można go wykonać, to jest taki read-only kod tak naprawdę w tym wszystkim. Nie? I teraz to też możecie spotkać, jeżeli jakieś tam embedy robiliście, czasem to widać w skryptach linkera na przykład, że mamy kod, który jak skompilujemy binarę, w sensie cały program, to natrafi oczywiście do tego flasha. I teraz część tych danych to jest oczywiście kod, który trzeba wykonać z flasha, ale część z tych adresów, gdzie jest, a część tych danych musimy skopiować do RAMu i użyć jako jakiejś inicjalizacji na przykład pamięci na dzień dobry. I w skryptach linkera, przynajmniej tych GCC-owych skryptach linkera, jest takie polecenie add, że czasem macie sekcję w jakimś adresie add coś. I to oznacza, że umieść w linkowej binarce na adresie jednym, ale linkuj tak, jakby było na drugim, bo kawałek kodu to przekupiłem gdzieś indziej. Nie? On się relokuje gdzieś tam. Nie? To często właśnie spotkacie, jeżeli macie kod, który jest we flashu i ma jakieś dane, które inicjalizują na przykład zmienne. Nie? Czy jakieś tam. W sumie zmienne, no bo to musi trafić do RAMu, żeby potem było zmieniane. Nie? Więc takie znaczki są stąd właśnie. Nie? To jest taki właśnie informacja dla linkera. To będzie gdzieś indziej, jak już będzie używane. Dobra, to może przejdźmy już do jakiegoś konkretniejszego przykładu, jak wygląda taki driver do kontrolera i właściwie jak się tego używa później. Nie? Po kolei przejdziemy przez kontroler, później dojdziemy do urządzenia. Akurat jeżeli chodzi o kwadrat C, to kontrolery nazywają się adaptery w Linuxie. Tak po prostu. Nie? W sensie w takim już też kawałku to znajdziecie. W takim też ścieżce to znajdziecie. Teraz drivery kontrolerów i kwadrat C znajdziecie faktycznie wszyscy i kwadrat C, czyli driver i kwadrat C. Drivery urządzeń, które rozmawiają po i kwadrat C, to już mówimy w pierwszym wykładzie, ale przypomnę, absolutnie nie będą tutaj, będą tam, gdzie ich funkcjonalność. Nie? Czyli jeżeli mamy. Co? No, powiedzmy muzyczną. Na przykład, ale akurat muzyczna to jest specyficzny kawałek, no. Ona będzie w soundzie. No zupełnie poza driverami. No tak. Ale mamy powiedzmy czynnik temperatury, to czynnik temperatury będzie w drivers, nie wiem, sensors, temperature, tak? Czy coś takiego. Czy jeśli mamy po kwadrat C chip, który robi nam później GPIO-y, także możemy po prostu jakimiś pinami sterować tego chipu, to będzie driver GPIO. Nie? Tu w kwadrat C będą kontrolery. Jak takie kontrolery działają? Oczywiście, jak wszystkie inne drivery, muszą spełnić API. To API wygląda mniej więcej tak, że musimy zarejestrować sam adapter i każdy adapter musi zadeklarować algorytm dostępu, to się tak nazywa, nie? Generalnie algorytm dostępu do magistrali i te algorytmy dostępu do magistrali są predefiniowane, jest kilka predefiniowanych, na przykład właśnie taki bitbangowy, powiedzmy, algorytm bitbangowy, tak jak mamy tutaj przykład Litexa, czyli dosłownie musimy zdefiniować trzy funkcje, które nam ustawią pola, w sensie linie, przepraszam, na zewnątrz w odpowiednim stanie i potrafimy też odczytać, czyli tak na przykład SCL akurat nie potrafimy odczytać, ale mamy set SDA, set SCL i get SDA
ustawione. Są oczywiście też takie algorytmy, które po prostu dostają jakiś chunk danych i sobie muszą poradzić. Nie? I wtedy na przykład ten chunk danych już musimy podzielić, nie wiem, 8-bitowo i wpisać do jakiegoś rejestru, albo na przykład zlecić z niego transakcję DMA i później już elektronika się tym zajmie. Nie? W sensie ta logika cyfrowa się już tym wszystkim zajmie. Nie? Więc tak to wygląda. Oczywiście ten driver jest dostępny w tym systemie, będziemy go używać nawet na jakimś tym przykładzie. W następnych zajęciach, jaki driver kwadratce będziemy sobie jego sensora bawić. Jak to zarejestrować później taki kontroler w systemie? No oczywiście włączamy w konfigu jak zawsze, musi się skompilować. To ja mam pytanie, bo ja czegoś nie rozumiem. Możesz cofnąć do tego poprzedniego slajdu, tylko jak patrzę na to, jakbym zobaczył taką definicję, to bym sobie powiedział, że nie wiem, coś mi umknęło, czy to jest bitbangowy? Tak, to jest bitbangowy. To jest po prostu bitbangowy, tak? Ten. No ale tak, ale tak normalnie to ja bym się spodziewał, żebym dostał jakąś taką funkcję w stylu wyślij mi do urządzenia o takim adresie, czyli chcę do niego zapisać to, albo chcę z niego odczytać to, tyle bajtów. Z takich funkcji bym się spodziewał gdzieś. No tak, bo to jest bardziej algorytm po prostu. Aha, czyli on na podstawie tego zorganizuje kilka takich wysokopoziomowych funkcji, gdzie ja tylko będę wysyłał już strumień bajtów albo odbierał strumień bajtów. Dobrze. Tak, my tego nie będziemy używać, on tego użyje w tych funkcjach, których my będziemy używać. Tak. No, więc sobie dojdziemy zaraz do jakiegoś tam przykładowego drivera urządzenia już na kwadratce. I to też ileś razy pokazywałem tą taką modułowość, tą warstwowość systemu, to tak będzie działać, nie? Że koniec końców driver woła po prostu i kwadrat C, tu masz parenta, wyślij mi te dane. I z punktu widzenia drivera nas nie obchodzi, czy potem jest bitbank, czy potem jest DMA, czy takiego. Ja po prostu jestem urządzeniem, nie wiem. Jestem driverem konkretnego, nie wiem, sensora temperatury. Chciałbym odczytać adres 15. Nie? Z adresu 18, powiedzmy, urządzenia. Nie? I tyle. Nie? A jak to będzie potem zrobione niżej? To z ciekawości, tu widać, że to jest bitbank? Tak, tu. SDA to jest serial data, SCL to jest serial clock. To, jeśli znasz standard, to byś to zauważył, tak jak ktoś tam zauważył, chodzi o to, że to jest konkretnie... To jest machasz bezpośrednio tymi dwoma drutami. Tak. Są funkcje do machania tymi drutami, tam masz zresztą jeszcze delaya, który mówi, prawda, jak i ile trzeba poczekać między machnięciami. No tak. Natomiast widać, że driver albo bit delay, micro delay, tak. Bit delay. Ale jeszcze tak dla przypomnienia, o ile urządzenia w kwadratce mają adresy, to protokołu autodetekcji nie ma urządzeń na kwadratce. Czyli na PCI-u czy na USB mogę wykryć, jakie są urządzenia podłączone, a na kwadratce muszę mieć napisane znowuż w FDT muszę mieć napisane. Tak. Chociaż znajdę, żeby nie było konfuzji, jak sobie dorzucicie na przykład do tego buildruta, którego używamy, coś co się nazywa I2C Tools, taki pakiet, to znajdziecie tam taki program, który nazywa się I2C Detect. Ale to, co powiedzieliśmy przed chwilą, że nie są wykrywane, to jest prawda. I2C Detect robi taką pewną sztuczkę. Leci po wszystkich adresach, czy tych tam powiedzmy dozwolonych adresach. I próbuję czytać pierwszy rejestr, ale na dzień dobry w ogóle wyświetla taki komunikat, że to jest niebezpieczne, bo te urządzenia po drugiej stronie mają jakąś swoją logikę i na odczyt tego pierwszego adresu mogą coś zrobić. Więc jeżeli masz tam urządzenia, jeżeli na odczyt zerowego adresu detonują komputer, no to potencjalnie właśnie sobie wybuchnąłeś komputer. Nie? A ty nie wiesz, tak myślę, no to trzeba by sprawdzić. Ale żeby nie było adres, to on mi mówi, że jest. Albo że. Mam dosłownie. Jest, nie mam brak odpowiedzi. Tak, dostajesz, to jest właśnie to, co mówiliśmy wcześniej z Maćkiem, że my nie wystawiamy nic, a urządzenie musi ściągnąć linię elektryczną do zera. Więc jak nie ma takiego urządzenia, to nie ściągnie, więc my jesteśmy w stanie właśnie na przykład w tym GetSDA dowiedzieć się, aha, nie ściągnęło, pewnie tam nic nie ma, albo źle zagadało. Ale generalnie zakładam, że tam nic nie ma. Plus też I2C Detect powie, gdzie są zajęte miejsca, nie? Bo pewne adresy będą zajęte już przez drivery i wtedy nie możesz z nimi gadać ze Space'em. Tak po prostu. Nie? Dobra. Tak wygląda definicja kontrolera, takiego, którego my będziemy używać, do tego Lightex I2C w device, to jest jego wpis. Oczywiście standardowo w documentation, device, the bindings macie pełny opis tego, co jest potrzebne. Co tu jest innego niż zwykle, to oczywiście standard, compatible rec, nie? To, że ten kontroler jest na jakimś adresie w pamięci wewnątrz SOC,
i tak z nim będziemy gadać. Więc mamy compatible po to, żeby driver się odnalazł, jakiś rek, czyli gdzie jest ten kontroler. Ale mamy te dwie rzeczy tutaj. O co tu chodzi? To w device tree, jeżeli nie wiem, czytaliście gdzieś jakąś kawałek dokumentacji device tree, pamiętacie z drugiego wykładu może, z trzeciego. Takie wpisy jak hash address cells, hash size cells definiują pod magistralę, nie? Kolejną magistralę, która będzie wewnątrz tego, tego wpisu w device tree. Czyli... Czemu to nie jest kolejnego jakby klamerka? Tylko kolejny poziom zagnieżdżenia. Nie, bo to jest, bo to definiuje dopiero kolejny poziom zagnieżdżenia kolejnych urządzeń. To definiuje, jak się je podłącza. Jasne. I to definiuje tak naprawdę, że urządzenia podłączone po tej magistrali mają jedno pole, czy jedną wartość, które opisują adres i zero pól, które opisują, czy zero wartości, które opisują rozmiar. Co ma sens w przypadku IWRC, bo w IWRC urządzenia są po prostu adresowane jakimiś numerkami. Nie, tyle. Nie mówimy, jaki jest rozmiar. W sensie to, ile jest rejestru wewnątrz urządzenia, to definiuje samo urządzenie. Każde może być trochę inne i każdy może trochę inaczej w ogóle implementować swoją logikę. W tym REC jest adres magistrali i kwadrat C, tak? W tym REC? Tak. Nie, w tym REC jest po prostu adres na magistrali, tej naszej wewnętrznej, z systemą chip, gdzie jest kontroler i kwadrat. To jest adres fizyczny rejestrów kontrolera i kwadrat C. I on tam pewnie będzie mieć jakieś, wiesz, coś do wysyłania, jakiś gdzieś tam, że byte, który ma wysłać, jakieś bity statusu, jakiś rejestr przerwań, prawda, tego typu rzeczy. A no dobra, i teraz ten kontroler i kwadrat tak, C, on jest niego... połączony do magistrali i kwadrat C. Tak, 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 z niego wystają druty do i kwadrat C i ty do niego coś zapisujesz, a on już robi całą tą magię elektryczną za ciebie, tak? On robi bitbanging sprzętowo, tak? Tak wygląda, nie? Tu jest ta magistrala wewnętrzna, tu jest ten kontroler, a tu jest jeszcze ten kwadrat. To jest kompletnie. To jest dokładnie ta sama magistrala zewnętrzna, którą byliśmy połączeni z wszystkimi urządzeniami do tej pory. Ta wewnętrzna. No tak, to jest dokładnie to samo. Tak, dokładnie tak to jest. Takie krótkie jest ten? Tak mało ma... To jest minimalna rzecz, która musi się... Tak, ale chodzi mi o to, że szerokość, jakby zakres adresów jest bardzo mały, nie? No ale właściwie wiesz, jeżeli to jest bitbangowy kontroler, no to ma, tu mamy 16 bajtów, tak, czyli 4 rejestry, potrzebujesz 3 bitów, wiesz, do sterowania tymi polami, to nawet to jest za dużo, tak naprawdę. No to jest już... No bogato. No okej, a to właśnie... To na zasadzie dokładnie mnie interesuje, w jaki sposób z tym i kwadrat jakby... Czy my zawsze będziemy dostawać gotowe funkcje, wyślij mi taki strumień danych, tak? A to jak. Jeżeli masz już kontroler. Jeśli tak, będziesz musiał napisać kontroler, bo masz na przykład nowe urządzenie i musisz napisać drewno do nowego kontrolera, to wtedy oczywiście to cię interesuje. Ja mam gadałem, jak to jest problem. Do nowego kontrolera i kwadrat C. Tak. W sensie, jak już mam kontroler i kwadrat C taki generyczny, to teraz dołożenie urządzenia, które po prostu po i kwadrat C gada, mnie tak naprawdę w ogóle nie interesuje, jak to się nazywa. Tak, no się tak. Chyba, że tak mówię, przypadnie ci do opisania kiedyś kontroler. No. Oczywiście musisz wiedzieć, ale to jest. Koniec przydaje się wiedzieć trochę, jak to rozmawia, no bo niestety jest tak, że wszystkie urządzenia i kwadrat C działają trochę inaczej i czy wszystkie, może to trochę na wyrost, ale per chip, per producent może być troszeczkę inne zachowanie w tej kwadrat C różnych urządzeń, tak? Więc one po prostu czasem nie działają. Mało tego, możemy trafić w podróbki chipów, które działają jeszcze trochę inaczej niż oryginały, bo to jest dość popularne niestety, to podrabianie układu sterowego, nie? Można kupić w dobrej wierze coś, co wygląda jak prawdziwy chip, a jest podrabiony, nie? I będzie troszkę inaczej działał. Więc czasem warto to wiedzieć. Dobra, ale to tym się głównie różni, nie? Że tak de facto to oprócz tego, że definiujemy taki standard, czyli gdzie jest i kompatybilny, jaki driver ma go złapać, to jeszcze definiujemy tutaj magistralę. I później, później do tej magistrali możemy dopiąć driver. Jak wygląda driver urządzenia na kwadratce? Jak wygląda driver urządzenia na kwadratce? Wygląda jak każdy inny driver, tak naprawdę. Każdy inny driver, taki, który do tej pory pisaliśmy. One bardzo często będą rejestrować też inne API niż tylko kwadrat C, w sensie będą rejestrować na przykład API charakter device'a, czyli jakieś API sensorowe i tak dalej. No bo koniec końców chcielibyśmy
móc rozmawiać z tym zespołem. Na przykład jeżeli mamy, nie wiem, sensor temperatury, to abstrahując od tego, że powinniśmy zaimplementować go tak, żeby był prawie innym sensorem temperatury, zgłaszam się jako temperatury, jako sensor temperatury w systemie, na przykład takie LM Tools, z którym mogę z tym rozmawiać, bo jest standardem. Ale może się zgłosić jako zarejestrować urządzenie na przykład zwykłe blokowe. Nie? I możemy sobie wtedy otworzyć dev, nie wiem, my dev sensor i czytać z niego dane albo jakimiś odetelami, na przykład wymuszać jakieś stale. Drivery do kamer wideo, to są bardzo często drivery właśnie kwadrant C, to jest sensorów wideo. Samym sensorem, tym, który zbiera dane, tak de facto te światło i w jaki sposób cyfryzuje. Ich sterowanie jest bardzo często wejdowane. Tak naprawdę. Bardzo, bardzo rzadko są innego rodzaju. Zdarzały się po spijaju, ale no realnie chyba raz rzucił jakiś ten driver do sensora wideo po SPI. Wręcz nawet wtedy, jak miałem drzewo i lupsa, to nawet nie było pod katalogu SPI w video. W sensie były tylko kwadracy sensory. To się po prostu rzadko zdarza. Więc tam tak naprawdę rejestruje się bardzo często takie właśnie interfejsy nasze standardowe, ale też musimy zarejestrować urządzenie jako urządzenie kwadrat C. Ono się trochę inaczej wtedy próbuje, w sensie inny flow jest tego próbowania, bo nie definiujemy wprost takiego wpisu w device, jak definiowaliśmy do tej pory, bo tak naprawdę my będziemy próbowani przez już podsystem kwadrat C, bo najpierw musimy w całym tym flow inicjalizacji driverów, najpierw musimy zainicjalizować driver od magistrali, i później, jak mamy magistralę, musimy przeiterować tak naprawdę po wszystkich urządzeniach, które są do magistrali podpięte i je włączyć, przekazując im, twoim rodzicem jest ten kontroler, do którego się przypiąłeś w device. I teraz jak to zrobić? Jeżeli używamy device tree, to definiujemy coś takiego, wtedy w driverze robimy OF match table i przypinamy ID key. ID key to jest taka tablica, tak tutaj, nie? W sensie OF device ID, czyli taki standardowy nasz compatible, ale przypięty do struktury XQC driver, a nie do struktury takiej, jak wcześniej mieliśmy platform driver. Tych compatible może być dużo, w sensie to jest tak, widzicie, tablica to jest to samo co zawsze. Tak, to jest to samo co zawsze, może być ich też dużo, możemy oczywiście rozpoznać, którym numerkiem nas zawołali i na przykład się kapnąć, że jeżeli wersją 15, tak, no to mamy więcej, nie wiem, jakichś kanałów na przykład, czy takiego, możemy inaczej próba zrobić, ale rejestrujemy to w ten sposób. Nie? Jedyna różnica jest taka, że właśnie do XQC driver to musimy dodać. Nie? I później oczywiście sam driver ma już normalnego próba, który robi sobie swoje rzeczy, już może po kwadratce rozmawiać, bo dostanie w swoim probie, dostanie właśnie strukturkę, która będzie miała pointer na parenta, dlatego pointer na parenta w sensie na kontroler magistralny, którego będziemy mogli używać, żeby sobie już po konferencji rozmawiać. Nie, to tak to ID table to chyba powinno być ten. Co to jest właśnie to SI7020 ID? To jest VSID. Przyznam, że teraz. A no tego ID table też nie mieliśmy. Nie, to jest. Tak. To jest stary typ. Stary typ definiowania, stary typ znajdywania jakby mechanizmu, nie? W sensie XQC device ID. Chodzi o to, że jak nie masz device tree, to takiego, co musisz podać konkretnie w jakimś kawałku kodu, które ID-ki urządzeń mają być dopięte do której magistrali. Jak to wychodzi w platform device? Przepraszam, w kodzie startującym platformę. I wtedy nie używało się tych właśnie compatible, tylko używało się to w ten sposób przez takiego ID-ka. To jest stary sposób próbowania, jeżeli ci trafi na przykład jakieś bardzo stare urządzenie, nie wiem, jakiś router czy coś takiego, który ma już jest wiekowy, używa stare, czy może nie stare urządzenie, ale używa starego kernela, to wtedy nie znajdziesz tam device, tylko znajdziesz właśnie plik C, który definiuje jakąś platformę inicjalizowana i tam device definiuje się, tam przepraszam, które urządzenie kwadrat C będzie spowodowane, definiuje się nie w ten sposób OF nasz table, tylko przez właśnie te linki, nie? Więc musi się zdefiniować jednym i drugim. Nie? W sensie ten driver winicie musi coś jakby zarejestrować, że jest to urządzenie kwadrat C o takim ID-ku,
a w platformie musi być ten ID dorejestrowany do konkretnej magistrali informacji. Dobra, jak to wam podpiąć do ICT, w sensie, żeby to zadziałało? Jak my sobie już czasem? To zrobimy po tym slajdzie może, co? Jak dopiąć w device? No mamy ten kawałek, który już mówiliśmy, tak, czyli nasz kawałek, który spowoduje, że spróbuje nam się kontrolę magistrali. I później tu może być seryjka właśnie takich subnodów, nie? W sensie kolejnych urządzeń, które są do tej magistrali dopięte. Typowo się oznacza właśnie jakiś tam label add adres. Czyli tak, był jakiś label, adres podbutowy, tu adres zwyczaj jest po prostu jakąś liczbą, więc coś tam, adres taki, compatible taki, jak był tutaj, nie? I w reguł jedna wartość, bo tak to zdefiniowaliśmy, że potrzebujemy jednej wartości i nie potrzebujemy rozmiaru, nie? I tak to dopinamy. I teraz ta adres... Ta piątka ma się konwencyjnie zgadzać z tą piątką tazy? Konwencyjnie tak. Jeśli zrobisz dwie różne, to ci będzie wordingowało operację. No tak jak wcześniej. No tak. To jest ten jakby adres urządzenia podpięty do magistrali, tak? Tak, już adres okay. Do magistrali. A on musi być zgodny z tym, to, że to jest piątka, to jest, możemy wpisać tam cokolwiek, czy to jest... Możemy wpisać cokolwiek, ale to musi być zgodne z tym, jak jest naprawdę. Tak? No właśnie, dobrze. A to jak jest naprawdę, to odczytujesz na przykład z dokumentacji chipu, który mówi, ten chip się zgłosi na adresie 5, nie? Albo 10, czyli jak mam, to mogą mieć dwa w ogóle jakieś niezależne chipy, jak one mają... Jednej magistrali, tak, na różnych adresach. Tak. Okej, okay, ale no to właśnie, czy ja mogę jakoś kontrolować na tylko na adres tego? Nie. Znaczy jest chipu. Zależy od urządzenia. Niektóre urządzenia mają konfigurowane, że jak to ustawisz odpowiednie odporności między jakimiś pinami. No dobra, okej. Okay. Potencjalnie mogą mieć jakieś dwa termometry, które oba będą chciały na tym samym rejestrze i nic tak. Znaczy tak. Wtedy się robi takie, albo musisz się na dwóch różnych magistralach odpiąć. No właśnie, no dobra. Albo stawia się takie. Wstawia się takie chipy, które potrafią w locie wytłumaczyć adres. Ja w sensie są świadome jakby tego, że. Świadome tego, że leci informacja od C, tak? I na przykład zrobimy przesunięcie bitowe na adresie. Nie? Czyli zamiast piątki dostaniesz jedną do góry, to będzie. Razy dwa. Na razy dwa. Dostaniesz 10. No tak. Chciałem to w heksach powiedzieć ładnie. Dostaniesz tak wtedy. Więc robisz tak, albo na przykład dostawiasz elementy, które ci dzielą magistralę na kolejne. Nie? Ale jak robimy to tłumaczenie, to nie tłumaczymy wszystkich adresów, bo wtedy jeśli... Nie no, wtedy wszystko tłumaczy. Aha, dobrze. To jest świadome, tak. Bo federacja definiuje, że na początku ci adres, tak. A te chipy są na tyle mądre, że potrafią, że są do federacyjne, wiedzą, że są do przesuwania adresów w federacji. Więc te w jedną stronę tłumaczą, w sumie tylko w jedną, bo tylko w jedną będzie leczyć. Nie, bo z jednej tak. Strony jest master, z drugiej jest slave, nie? I nie ruszają reszty dalej, nie? Wtedy. Oczywiście, jak są jakieś zakłócenia, to jest to problem. I teraz, tu jest jedna rzecz, którą nikt się nie przyczepił, ale ja się przyczepię sam do siebie. Powiedziałem wcześniej, że adresy są, że dolny bit na adresie oznacza kierunek transakcji. Nie? W sensie zapis trzeba. A tu dzielnie dałem piątkę. Dlaczego dałem piątkę? W sensie, bo to jest 7-bitowe. To jest 7-bitowe. To jest jedna z tych rzeczy, która jest super confusing na początku, jeżeli się nie wie. Te adresy podawane tutaj są 7-bitowe. Czyli odcinamy ten dolny bit właśnie, który znaczy kierunek transmisji. Tak, w Linuxie tutaj w reguł, nie? Podajemy 7-bitowe. I teraz dokumentacje różnych chipów czasem podają 7-bitowe, czasem 8-bitowe. Dobra, to ja jeszcze chyba mam jakieś pytanie, bo tu można by było być skonfundowanym, bo ten rekton rzeczywiście mówi o adresie na tej szynie, a nie mówi nic na temat rejestrów tego urządzenia konkretnie, tak? Bo driver później, ale on też może być konfigurowany przecież przez FDT i mogą być jakieś warianty, być może. To oczywiście, żeby nie było, tak każde device. Tu może być jeszcze milion parametrów, które sobie ten driver odczyta, tu może być jeszcze milion parametrów, które sobie ten driver odczyta, jak najbardziej. Nie? Cała reszta jest dowolna. To jest jakby minimalny zestaw, który w ogóle zadziała. Nie? To jest to, co... Nie, chodzi mi o to, że na przykład mógłby być taki, nie wiem czy jest, ale mógłby być GPIO po i kwadrat C.
No i wtedy może być taki, który ma 8 pinów, może być taki, który ma 16 pinów, prawda? Więc i możesz tutaj wprowadzić wtedy parametry. Sobie dokonfigurować i powiedzieć, co to jest. Możesz też zrobić inaczej. Ten pewnie 4, 8 i 16 pinowy mają pewnie trochę inną nazwę części, więc możesz zrobić na przykład SI 7021, 22, 23, zrobić 3 compatible i próbujesz kapnąć się, którym compatible cię zawołamy. I według tego zrobić. Nie? Tak często jest zresztą. Ja jestem się właśnie tak starego. Dobra. Co przed? Nie. Dobra. To już było. Dobra. To teraz najważniejsza rzecz, nie najważniejsza. Kolejna rzecz w tym wszystkim. Jak już mamy to wszystko zdefiniowane, mamy driver, mamy device tree, próbuje się, dochodzimy do naszego kawałka kodu, możemy coś z tym zrobić. To jak wysłać dane? No, robimy sobie to w taki sposób, I2C master send, I2C master receive, albo I2C transfer. I teraz send receive oczywiście są takimi już pojedynczymi funkcjami do konkretnej rzeczy. Transfer może zdefiniować całą dużą transmisję. Nie? Możemy zdefiniować jakby cały duży pakiet do wysłania. Takich czasem urządzenia mają większości urządzeń, jeśli są jakieś bardziej złożone, mają opisane, w jaki sposób się z nim rozmawia. Na pierwszym bajcie oczywiście leci adres urządzenia, no bo tak musi być, ale później na przykład musimy w kolejnych dwóch bajtach wysłać adresy rejestru, który chcemy przeczytać, i potem kolejne możemy czytać, na przykład te rejestry. Często też bywa tak, że jak raz wyślemy adres, to potem możemy po prostu czytać i czytamy kolejne wartości. Na przykład, nie wiem, EPROMy w tej kwadracji tak działają, nie? Że wyślemy raz adres, a potem każdy kolejny odczyt sam automatycznie inkrementuje ten adres wewnętrzny, więc nie musimy tego wysłać, więc czytamy kolejne dane. Nie? I wtedy właśnie taką funkcyjką ASQS transfer możemy taki duży transfer sobie zdefiniować, predefiniować wcześniej i wysłać. I to jest ten message tutaj, nie? W sensie tak naprawdę ta strukturka, to jest tak naprawdę tablica wiadomości kwadratowych, które zostaną wysłane razem z flagami, typu czy ma być potwierdzona, czy nie potwierdzona. Mhm. Oczywiście number mówi o tym, ile ich jest, bo to C i to. Czyli ten nasz adapter tutaj to jest de facto reprezentacja tego kontrolera, tak? Tak. A klient to już jest związany z jakimś konkretnym adresem. Tak. Mhm. Tylko trzeba jeszcze jakoś umieć otrzymać ich kwadratce client albo ich kwadratce adapter. Skądś trzeba go wziąć. Tam to dostajemy w probie, dostajemy dane właśnie naszego adaptera, do którego się kupiliśmy. Klienta możemy sobie pierwszy utworzymy w probie. Zresztą czy mamy coś tam kupione, mamy czegoś takiego. Ale w przykładzie, jak zobaczymy, jak ten driver to będzie wyglądać. My tworzymy klienta, bo to już jest nasza strukturka. Oczywiście przekomunikujemy te dane prywatne gdzieś, żeby potem móc z tego używać tak jak chcemy. Nie? I przez to, że to jest adapter, my się nie musimy martwić właśnie transferem. To on już się tym zajmie. Po prostu wołamy, hej, wyślij, właśnie zrób transfer. Ta warstwa wyżej kernela, ta warstwa generyczna i kwadrat C rozkoduje sobie transmisję i zawoła z tego adaptera, który tam potrzebuje. Nie? W sensie, czyli tym można jednocześnie do kilku urządzeń wysłać pakiety. Tymi kwadrat C transfer. Nie. Bo on będzie miał nadal dostanie klienta, a klient ma adres. Gdzie tego wewnątrz tego już będzie pochodzić klient. Czy w messageu się podpina klienta, do którego to leci? Który z tych dwóch chyba podpinasz klienta, do którego to leci? A czym się w takim razie różni transfer od send? Bo tutaj widzę, że... Transfer może działać w dwie strony. To tutaj definiujesz strukturę. Tu definiujesz generalnie strukturę, taką tablicę wiadomości kwadrat C, które masz danych na magistrali, które mają wyjść jedno po drugiej. Z flagami typu po tych, nie wiem, 8 bitach masz czekać na potwierdzenie na magistrali. Jeżeli nie przyjdzie, to wróć błędem, tak, że się nie udało. Nie? Albo nie wiem, wyślij 100 bajtów bez potwierdzenia, nie? Czy coś takiego. Że... To jest taki trochę już niższy poziom, tak? To jest wyższy poziom. Nie, bo to jest dosłownie, tu definiujesz duży pakiet wyślij. Tu definiujesz, potem na końcu, a tu definiujesz. Wyślij konkretnie taki bufor, jak jedną transmisję. Nie? Coś takiego. Tu możesz mieć wiele różnych konfiguracji dla każdego kolejnego kawałka. Nie? Czyli pierwszy jest na przykład
zapisem potem od razu leci odczyt, nie? Coś na stylu. Tak też często jest, na przykład zapisujesz do rejestru, nie wiem, zerowego urządzenia adres rejestru, z którego chcesz czytać i następny odczyt to jest, to są dane z tego rejestru. Na przykład tak się gada z urządzeniami kwadratowymi. Czyli można powiedzieć o tych i kwadrat CMS, że to jest tak jakby lista sendów i receive'ów z jakimiś wichajstrami, tak? Tak, tak, tak. To jest dokładnie coś takiego. To jest tablica akurat, ale powiedzmy, można powiedzieć, że to jest lista. I teraz, dlaczego coś takiego jest potrzebne? No bo większość urządzeń definiuje, znaczy jest dużo urządzeń, które definiuje swój własny rodzaj transmisji, swój własny protokół jakby rozmawiania na i kwadrat C. Co jest strasznie uciążliwe, no bo czasem trafi się jakieś takie bardzo egzotyczne urządzenie, które było super trudno oprogramować. Które super trudno oprogramować, żeby dogadało się na tym poziomie. Na tym poziomie abstrakcji tak naprawdę trzeba kombinować w samym driverze. Na szczęście jest trochę standardów w tym wszystkim, jest trochę standardizacji w tym wszystkim. Jest coś takiego jak system management bus, SM bus. Właśnie daje dopiero sam chyba ten zdolny leci, nie? System management bus to jest taki standardowy protokół właśnie w zrobieniu po kwadrat C. Się definiuje tak naprawdę właśnie ten to, jak po kolei wysyłamy dane, jak odbieramy, czyli kiedy leci adres nie urządzenia, bo to definiuje samo kwadrat C, ale adres na przykład rejestru w urządzeniu. Jak przesyłamy dane, czyli na przykład najpierw górny byte, czyli wysyłamy, nie wiem, 16 byte, 16-bitowe, 32-bitowe dane, jaki jest dianes z tych danych, nie? W sensie, czy wysyłamy najpierw least significant, czy most significant bit, to nawet nie jest dianes czasem, tylko to jest, dosłownie zrealizujemy po bitach, więc który najpierw, nie? SMBus coś takiego definiuje i oczywiście, żeby nie musieć w każdym driverze pisać tego od nowa i robić tysiące bugów w każdym poszczególnym driverze, każdy sensowny system operacyjny ma jakąś warstwę abstrakcji do tego wszystkiego, Linux też. I w Linuxie mamy całą seryjkę SMBusów, więc często w driverach do chipów kwadrat C, które po prostu implementują ten standard, a na szczęście dużo ich tak robi, znajdziecie nie te gołe I2C transfer, send read, tylko znajdziecie te rzeczy. Są też jeszcze wyższe warstwy abstrakcji tego wszystkiego, które potrafią cache'ować na przykład rejestr urządzeń, nie? W sensie, żeby nie musi za każdym razem robić transakcji, tak? Jeżeli po prostu, nie wiem, oznaczymy rejestr, który się zmienia tylko wtedy, kiedy zapiszemy do czegoś innego, na przykład ileś pod rząd czytań z tego rejestru, po prostu czyta z cache'a, nie? I nie będzie za każdym razem rozmawiać z chipem. To oczywiście powoduje, że działają szybciej, jest wygodniej, ale oczywiście daje wszystkie problemy cache'u. Typu wydaje nam się, że zapisaliśmy do urządzenia, a tak naprawdę dzielnie zapisaliśmy do pamięci i nic się nie wydarzyło, nie? Więc trzeba też na to zwrócić uwagę. Więc jak będziecie przeglądać sobie na przykład drivery I2C, to możecie spotkać te wszystkie elementy. A czy to na tym poprzednim slajdzie różni się I2C SMBus read block data od I2C SMBus read I2C block data? Zobaczmy dokumentację. Serio, nie wiem, musielibyśmy zobaczyć dokumentację, czym się różni. Ten SMBus ma jakieś nagłówki pakietów? Tak. W sensie ten taki właśnie, jak lecą adresy, które rejestry czytamy i tak dalej. Nie? Jeden może na przykład read block data może zakładać na przykład, że adresy pod spodem się inkrementują same, a ten będzie wysyłał za każdym razem adres. Jest jakiś lęk podany w tym, a tam nie ma. Tu? Tak, tu jest lęk, a tu nie ma. Na przykład. Jakaś sygnatura różna. No tak, ale co dokładnie, gdzie jest używany, no trzeba to zobaczyć. Tak, chyba tak. W którym przypadku można tylko przeczytać blokowo, ile się... No, pewnie tak. No, może być takie, że ten blok jest założony na przykład, nie? Tak, że jest w krótkiej długości, albo wiesz. Eliksir prawdę ci powiem. Tak. Na 100% w komentarzu gdzieś w headerze tego wszystkiego znajdziesz informację, co to jest. Dobra, to jeszcze przerwania tego wszystkiego. Do tej pory mieliśmy te urządzenia, które były wszystkie w naszym systemie, nie miały przerwania jakieś tam pod tym, tylko sobie kontrolę przerwań. No oczywiście, jak mamy chip poza systemem, no to ciężko go wpiąć bezpiecznie na kontrolę przerwań. Nie? To nie jest takie proste. Ale chcielibyśmy takie przerwanie jednak mieć, na przykład od
Na przykład czynniki temperatury potrafią zgłosić przerwanie, hej, jest za gorąco, nie? W sensie, albo jakiś tam threshold temperatury został przekroczony. Czujniki, jakieś akcelerometry, takie czujniki przyspieszenia, znaczy też mają tego typu przeszkody. W zasadzie właśnie przekroczyłem tam przyspieszenie w jakiejś osi, tak, które wtedy zaprogramowałem, jak go przekroczę, to mam... Jestem dyskiem twardym i właśnie latam. Dokładnie, to jest dokładnie to. Wtedy to powoduje blokadę głowicy, w sensie tak. Nie rysuj mi po talerza. Tak, nie? Tak, tak. Dzięki temu można było kusić laptopa. Z dyskiem jeszcze talerzowym. I jeśli laptop przeżył, no to dysk też przeżywał zazwyczaj, nie? Tak. Znaczy te pierwsze dyski oczywiście nie przeżywały, jak upadł, to też właściwie można było iść do sklepu, do zupełnowy. Później już faktycznie to było wykrywane. Nie? No właśnie do takich rzeczy, typu, czyli na przykład, nie wiem, w takim samochodzie wypadałoby na przykład poduszka, bo można odpalić się trudno szybko, nie? Jak gdzieś jakieś przyspieszenie, na której się tutaj jest osi, jest nagle 10G na przykład, tak? No to wypada, to pewnie coś jest nie tak. Nie? Bardzo szybko zahamowaliśmy. A tak, że coś się nie robi jakby tak analogowo, mechanicznie? Znaczy one są elektrycznie tak naprawdę, ale oczywiście nie lecą przez układ przerwań minusa. No. Bo by nie zdążyły. No, może by zdążyły w większości przypadków. No, ale Linux nie jest real-time'owy. No. Jest oczywiście ten patch, pewnie był, ale to nie jest taki prawdziwy Linux. No poza tym do tego są akurat dedykowane konkretnie urządzenia, tylko robi to, bo jakby nie wiem, hamowanie czy wybuch poduszki powietrznej to faktycznie jest coś, co powinno zawsze zadziałać. Może działać, nie? Więc tego się nie robi tutaj. Nie? Ale dobra, to jak się w takim razie ogarnia takie przerwania? Używa się GPU. To co my robiliśmy ostatnio, czyli mieliśmy. Użyliśmy GPIO kontrolera, ale napisaliśmy do niego driver sami. Nie? Znaczy nie użyliśmy prawdziwego drivera GPIO-a, bo do niego jest driver, że to nie było. To jest w tym systemie. Do tego urządzenia, które wyoprogramowaliście z tymi rejestrami 10-14, tak? Tylko że jest driver GPIO właśnie, który rejestruje się jako kontroler przerwań. Dopinamy się oczywiście takim urządzeniem z zewnątrz do jakiegoś pinu i w device definiujemy także jego parentem, znaczy jego kontrolerem przerwem jest właśnie kontroler GPIO i na przykład numerek tego pinu, do którego się przypięliśmy. Wtedy to przerwanie przechodzi właśnie przez kontroler najpierw do GPIO-a, tam zgłasza, tam GPIO sam z siebie zgłasza przerwanie dalej i lecimy w drugą stronę z obsługą. Nie? Czyli najpierw skoczymy do wody tego kontrolera przerwem, potem się kapujemy, że aha, to tam, to ten pin, czyli skoczymy do drivera tego urządzenia. Nie? I tak wygląda obsługa przerwań tutaj. I teraz trudne pytanie, czy urządzenia USB potrafią zgłaszać przerwania? Na przykład, czy nie mają te powiedzmy starsze USB, mają 4 druty, nie mają dodatkowych linii do zgłaszania przerwań. A czy potrafią zgłaszać przerwania? Muszą jakoś zgłaszać przerwania. No muszą, nie muszą, można je polować. Tak jak klawiatury. Można je polować. Aha, okej. Okay. Także wcale nie muszą, jakby to nie jest tak, że muszą, ale mogą. Tam jest trochę inaczej zrobione. Tak samo w PCI, nie? W sensie karta graficzna w PCI. Ale... Mam tak już klawiatury i wysyłają przerwania? Nie. Myszy i klawiatury nie, są polowane. No. Masz pulling text, który sobie ustawiasz. Tak. Jak ustawisz bardzo rzadki, to nie wiem, gdzie pisze. To będzie tak zacinać myszy na przykład. Tak. A gdzie sobie można ustawić? Zostawiam S. Tak, ja to robię w panelu Razera. Zależy jak masz ten, jakie masz drivery, część w CSS-ie pewnie pozwala to zrobić. Musiałbyś realnie czytać, jak ty driver pozwala. Nie? Ale tak, można się tym powiedzieć. Jak przegniesz, to oczywiście wszystko nie działa. No, można sobie popsuć komputer akurat. No tak, tak. Więc one tam działa trochę inaczej. Tamte protokoły przewidują, że można wysłać pakiet po magistrali zewnętrznej, który jeżeli kontroler odbierze, znaczy tutaj to jest tylko przerwanie narysowane, ale to jest oczywiście dopięte do jakiegoś kontrolera, który wybrany przez kontroler zgłosi przerwanie. W naszym urządzeniu, naszą osobą. Nie? Więc tam można zrobić tak, nie? Że protokół na magistrali, w tych bardziej złożonych magistralach przewiduje, że można wysłać pakiet od urządzenia do mastera tak naprawdę, który właśnie powie przerwie. W PCI to się chyba nazywa MSI. Tak. Message Signal Interrupt.
Dokładnie. Można sobie to się da robić, nie. Kwadrat sobie wymyśliłem. Mógłbyś oczywiście zbudować jakiś swój kontroler i w nim dodać logikę, która będzie jeszcze przetwarzać w jakiś sposób, bo kontrolerze oczywiście masz dostęp do wszystkich danych, które lecą, nie? Do tego, że kontrolera, więc mógłbyś pewnie je analizować i zrobić taki myk typu zrobiłem swoje własne interfejce, które potrafi przerwaniowe, nie wiem, pakiety przerwaniowe, nie? Czytam, ale chyba nie za bardzo, dlatego że tutaj masz wszystkie urządzenia są slave'ami, więc one nie mogą zyskać teraz z dostępu tak samo z siebie. Nie, w sensie musisz polować i jak dostaniesz, to mógłbyś wtedy... A to samo USB. Ale oczywiście też wtedy musisz zgłosić to przerwanie coś inaczej, bo musisz zgłosić to programowo, bo nie będzie prawdziwe sprzętowe przerwanie. Więc to będzie oszukane wszystko. Okej, okay, bo to jest też tak właśnie, że to ludzie wpijają UART, te rzeczy, które są bezpośrednio pod interrupt controller podpięte, to one właśnie jakby mówią do tego interrupt controllera, wyślij interrupta do CPU, tak? Znaczy one dosłownie wysyłają interrupta, tylko że one są podpięte do kontrolera, który potem może zdecydować, czy to wysłać dalej, czy nie. No właśnie. To jest taki nasz plik. Tak, w ogóle w tym systemie naszym to jest plik. Nie? Tak, nie? Tak fizycznie z każdego urządzenia i kwadratce idzie jeszcze taki drucik do GPIO? Nie. Może, nie musi. W sensie, jeśli chce, ale jeśli chcesz, to tak. Jeśli chcesz, to prawdziwe. Czemu się nie podpiją od razu do interrupt kontrolera tym drucikiem? To zazwyczaj się nie da. Aha, generalnie interrupt controller nie wyprowadza swoich portów na zewnątrz, nie? Tak naprawdę, no bo po co? Wyprowadzenie portu na zewnątrz interrupt controllera zmarnowałbyś pin na w chipie, nie? Tylko po to, żeby móc tam podpiąć przerwanie, tak de facto, nie? No to, to już lepiej zrobić tak, że masz właśnie jakiś GPIO i możesz go użyć jako przerwania właśnie w ten sposób, ale jak nie chcesz, no to możesz go sobie użyć na przykład jako pin, którym sterujesz, nie? Zaoszczędza to trochę miejsca jakby w krzemie i na tym całym chipie. Pamiętacie, jak wam pokazywałem ten krzemik, co przyniosłem? To tam, nie wiem, jeśli ktoś to zauważył, dookoła były takie kropki właśnie, tam są piny, które wychodzą na zewnątrz, tak de facto, z tego krzemu i do niej się dolutowuje drucik, potem takie kulki, dosłownie złoty drucik zazwyczaj się dolutowuje i potem to kulki już w chipie jakim, wie, kulki albo nóżki, strasznie dużo miejsca zajmuje, nie? To jest strasznie uciążliwe, plus tu chwilę rozmawialiśmy o tym na przykład, że jak masz taki układ cyfrowy w środku z tranzystorami i tak dalej, to taki tranzystor, jak dostanie jakiekolwiek napięcie wyższe niż jego napięcie zasilania, to umiera taki CMOS, nie? Po prostu pali się to dosłownie. I teraz kopnęło was kiedyś wszystkich, na pewno naryfizowaliście się, dostaliście klamki, nie? To takie tknięcie klamki, takie ck, to jest literalnie kilka tysięcy voltów przeskakuje pomiędzy, dosłownie, kilka tysięcy voltów. Tylko bardzo mały ładunek, więc trochę boli, ale nie zabija w większości przypadków. Ale to jest kilka do kilkunastu tysięcy voltów napięcia, żeby przez powietrze przeskoczyła iskra, nie? Musi być duża różnica potencjału. Jak dotkniecie kabla takiego, na przykład z HDMI, który jest dalej podpięty gdzieś tam, no to luzem często się kopie, nie? Więc tutaj trzeba jeszcze zrobić dużo, żeby to wyprowadzić na zewnątrz, jakiś taki pin, to trzeba jeszcze dużo takiej elektroniki analogowej zrobić, która taki piorun złapie i bezpieczny odda do masy, nie? A nie puści do środka układu, nie? Czy ten kontroler będzie miał parę dedykowanych pinów typowo pod GPIO i tak dalej? Nawet nie, w sensie GPIO ma jedno przerwanie, a on tutaj w środku ma na przykład 32 piny, nie? Ja wiem, ale ten GPIO już jest fizycznie podpięty do tego kontrolera. Tak, w środku, no. On musi jakby przewidywać tam parę jakichś tych nóżek ma, ale chcę ograniczyć, żeby było ich mało. Sam GPIO? Sam GPIO może być? Nie, mówię o interrupt kontrolerze. Aha, no ma tyle, ile ma potencjalnie źródeł przerwań, nie? W systemie. A to ile jest źródeł przerwań w systemie, wiesz, na etapie jak budujesz system. Tworzysz taki chip, czy... Myślę, że to jest troszeczkę konfundujące, dlatego że ten GPIO jest tak naprawdę do pewnego stopnia drugim interrupt kontrolerem tak. W tym systemie. On jest w tym z reguły jak implementujesz GPIO, to ten sam sterownik umożliwia jednocześnie konfigurowanie pinów, odczytywanie pinów i tak dalej, jak i również konfigurowanie danego pina, czy on wyzwala przerwanie, w jaki sposób wyzwala przerwanie, masz jakiś wektor przerwań zgłoszonych przez piny, więc de facto GPIO jest jednocześnie interrupt kontrolerem. Oprócz tego, że zajmuje się kontrolą pinów, zczytywaniem i tak dalej. Dokładnie. I wyborem funkcji na pinach, dlatego że często piny mają wiele funkcji. Albo możesz ich używać jako GPIO, albo możesz ich używać jako i kwadrat C, albo jako coś tam, albo jako coś tam. Te piny są konfigurowane w dużym stopniu. Tak, jeszcze takie ostatnie rzeczy na koniec, bo
to jeszcze tak, jakieś takie drobnice na koniec. To jest bardzo fajna funkcja, kilka fajnych trików, które możecie sobie zrobić. Nawet w waszych systemach, czy kiedykolwiek będzie pracować z jakimiś różnymi urządzeniami. Gdzieś przy okazji tego wykładu, gdzie było GTB, mówiłem o trace'owaniu. Jeden z takich przydatnych kawałków trace'owania to jest na przykład bus sniffing tak, w kwadrat C. Czyli generalnie no to z tym, że koniec końców wszystkie transmisje i kwadrat C muszą przejść przez kontroler, tak, przez warstwę generyczną i później do tego arbitra, czyli tego kontrolera magistrali, no to czemu by nie włączyć jakiejś funkcjonalności, która to wyświetli? Właśnie taki tracing na basie i to nam pokaże całą komunikację ładnie po kolei, co wysłało urządzenie, czy co wysłało host, co wysłało urządzenie. Trzeba włączyć po prostu tę funkcję wiązać tak, żeby to działało i później oczywiście już w runtime włączyć, nie? Żeby ci to pokazywało. I teraz, dlaczego to jest przydatne? Na przykład, jak popatrzycie wiele różnych driverów od wideo, w sensie od sensorów wideo, one wyglądają super paskudnie, w sensie wyglądają w taki sposób, że są takie długie tablice wartości takich par. Rejestr, wartość. Na przykład dla jakiegoś konkretnego ustawienia typu, nie wiem, 1920, 1080, 2080, 60 fpsów, format UV, czy format RGB. Zapisz do chipu taką tablicę, dosłownie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że z jakiegoś powodu producenci sensorów wideo utajniają swoje datasheety i opisy rejestru, co jest absolutnie bez sensu, ale tak robią. Nie wiem nawet, co to by miało zdradzić, że tak powiem, układ rejestrów, który jest w chipie, ale tak się dzieje. W sensie z jakiegoś powodu producenci tego nie robią. Więc teraz, jeżeli chcemy mieć driver takiego sensora, ale oczywiście udostępniamy jakieś binarne bloby, które pozwalają w jakiś sposób skonfigurować taki sensor. Nie? Na przykład jakaś aplikacja okienkowa, którą można odpalić, nie wiem, na Ubuntu i dogadać się z sensorem. Oczywiście ta aplikacja okienkowa koniec końców musi z user space'a wysłać konkretne komendy kwadrat C do sensora. Więc no możemy sobie włączyć to i zrzucić całą tablicę. Jedyne co to nie wiemy, co który rejestr znaczy. Część jest oczywista, bo jak nie wiem, ustawiamy rozdzielczość 1920 i w dwóch rejestrach po kolei w jednym leci liczba 1920 drugi 1080, no to pewnie to jest rozdzielczość, nie? Ale reszta już nie jest taka oczywista, nie? Więc często właśnie są to takie tablice, to jest z posnifowania takiego, albo wręcz wprost dopięcie się do drutów i zobaczenia, co tam leci na tych drutach. Te binarne bloby są równoważne datasheetom w języku chińskim, tak? No, znaczy nie wiem, chiński język po prostu jeszcze wrzucisz do Google Translate'a i lepiej lub gorzej się przetłumaczy, a tego no już tak, trudno, nie? Google Translate tego już nie chwyci. Tak, no. To już ciężko kapnąć to, co on robi, no bo stracisz tą informację, tą niebinarną, że tak powiem, która ci coś mówi jako człowiekowi, co to robi, nie? Bo maszyna pewnie by wyczaiła, jak się. Więc mamy to. Mamy tutaj spośród tools, o których już wspomniałem. To pozwala na takie, to jest takie kilka takich prostych programów, czy prostych i bardziej złożonych programów, które pozwalają na po prostu rozmawianie z kwadrat C, to jest tam przykład kwadrat C detect, który przeleci po wszystkich urządzeniach i powie wam, co jest. Ale jest też jakieś SQSite, które SMBASy na przykład implementują i można sobie zrzucać dane z różnych chipów. Jakbyście chcieli sobie na przykład EBIBy zrzucić z waszych monitorów, nawet w tych laptopach, jeśli są podłączone po części na EBIBa, to dosłownie SQLC readem, można sobie z konkretnego kwadrat C, z konkretnego adresu. Read jest zawsze na tym samym adresie, tylko nie wiem na którym kwadrat C, bo zazwyczaj jest 9-10, to nie ma miejsca w waszych systemach. Ale można normalnie zrzucić jako wielki blob. Jest taki programik Edit the Code i wam pokażę wszystkie parametry waszego monitora na przykład, którym on się reklamuje, nie? Tak, który on rozgłasza do innych. Nie? Więc zresztą te same parametry dostaniecie, jak mowy sobie z X-u wyświetlicie, to jest dosłownie z tego wzięte, nie? Ale można to odczytać po prostu z monitora, te binarne dane. Też oczywiście jest trochę libów, libsqc, takich, które możecie po prostu ze spisowego programu użyć i gadać z urządzeniami. Bo teraz, żeby porozmawiać z urządzeniem kwadrat C, nie musicie mieć wcale drivera. Wystarczy, że macie kontroler. Kontroler sam z siebie zarejestruje dev2c0 na przykład. Czyli urządzenie, charakter device, który się zazwyczaj
wam pokażę w systemie właśnie jako DevSPC 0, 1, 2 albo tam N. Udostępnia swoje API. Nie, więc możemy sobie je z telami, zapisami, odczytami, po prostu rozmawiać bezpośrednio po informacjach. Nie, więc możemy user space driver do właściwie dowolnego chipu ekspresji napisać. Nie, nie trzeba mieć wcale wkrytnego. Oczywiście jest wolniejszy, nie będzie działał na przerwania, no bo musi przejść tą barierę kernel user space, ale do jakiegoś szybkiego przetestowania, do odczytu temperatury na przykład z sensora raz na sekundę, spoko, nie, działa. Tak na przykład te LM-toolsy mogą działać. Nie, no niekoniecznie muszą rozmawiać bezpośrednio z... znaczy nie, ale w sumie nie, bo to by było strasznie karkołomne. Bo musiały tak naprawdę z każdym możliwym sensorem gadać po sensorowemu, a pewnie gadają raczej po jakimś standaryzowanym interfejsie. Dobra. Właśnie a propos standaryzowanych interfejsów. O sensorze już chyba kiedyś mówiłem. Z tego dwa słowa, jak będziemy robić na zajęcie właśnie jakieś tam właśnie jakieś drivery takie sensorowe, to być może się pokusimy na zrobienie czegoś, co się nazywa Industrial.io, które właśnie przez CFS można z nimi rozmawiać, ale zostaje to będzie raz na tym slajdzie. Ale generalnie CFS to, jak już wiecie, to jest po prostu ten wirtualny system plików, który pozwala wam dostać się do internali kernela. A jeżeli chodzi o Industrial.io, to jest API systemowe, w sensie API kernela, które służy do tego, żeby właśnie integrować różnego rodzaju sensory, różnego rodzaju też kontrolery, przetworniki analogowo-cyfrowe, tego typu rzeczy. Nie? One są wtedy rendowane w taki sposób, że oprócz tego, że udostępnią dane w jakiś taki po prostu gołe, binarne dane, tak jak można je tutaj sensora, to jeszcze potrafią dostępić na przykład jakieś parametry do przeliczania, nie? Czyli z sensora temperatury jesteśmy w stanie czytać temperaturę w milicelsjuszach na przykład, nie? Bo mamy kilka plików właśnie w takim wpisie jego w CFS-ie, które mówią, jakie są gołe dane, jaki jest offset, jaki jest mnożnik, czyli możemy zrobić sobie Y równa się X plus B, w sensie dostajemy A i B w innych plikach i dosłownie przeliczyć tą gołą wartość sensora na jakąś sensowną wartość, na przykład na właśnie milistopnie Celsjusza. I to jest ustandaryzowane, że właśnie sensory powinny dawać, przeliczać koniec końców na właśnie milicelsjusze, czy milikelwiny, czy w przypadku na przykład napięcia na miliwolty i tak dalej, nie? Więc można sobie takie rzeczy używać. Nie? Tak samo w drugą stronę przetworniki cyfrowo-analogowe możemy je zapisać w miliwoltach wartość, ją już ustawią, co trzeba na zewnątrz. I obstawiam, że właśnie tego używają LM-toolsy, przepraszam, nie LM-toolsy, tylko LM-sensors, no bo realnie inaczej to byłby koszmarek troszeczkę, nie? Żeby zainteresować wszystkie możliwe sensory, a to jest standard. Tu bardzo łatwo się to czyta. I dosłownie możecie sobie, jeżeli używacie BC, w sensie tego kalkulatora pomagającego, nie wiem, czy używaliście w przydatnych skryptach. Takim, jakiego innego. No, tylko taki. A jak pisać kod, to tylko w Edzie. Sedzie. Nie sedzie, Edzie. Czy trzeba sobie medytować, a co? Więc tak. Edycje plików w tym, nie wiem, AWK, ale to już też sobie tak za wysoko, nie? Ale faktycznie z tych plików da się łatwo policzyć te wartości, nie wiem, jakiegoś watcha zrobić i patrzeć w terminalu na jakimś małym urządzonku, co się właściwie dzieje, tak dla bardzo. To jest całkiem przydatne. Dobra, ty chyba pierwszy raz doszedłem do tego slajdu, kiedy mówię na zajęciach, także wow. Faktycznie jest... Nieźle. A to skomentowałbyś jeszcze szybko jakoś SPI, czym się różni tak z punktu widzenia dewelopera od tego i kwadrat C? No, API systemowe to jest bardzo podobne, rozszerzone transakcje, nie tego wszystkiego. Jedyne co wygląda dziwnie, to... Bo wybór urządzenia trzeba jakoś zrobić, prawda? Tak. I masz ten full duplex, bo czyli jednocześnie wysyłasz i odbierasz. Tak. Wybór urządzenia po prostu podpinamy na konkretne, w sensie kontroler definiuje swoje chip selecty. W sensie też ma też definiuje magistralę i po prostu kolejne chip selecty podpinasz kolejne urządzenia. Czyli ten kabel chip select będzie pod GPIO podpięty na przykład. Na przykład, tak. To może być GPIO. No, czasem są kontrolery, które mają swoje piny gdzieś tam pięte. Więc to jest to. I druga rzecz, która wygląda, ta druga wygląda dziwnie, na przykład właśnie to, co mówiłem, że jeżeli chcemy zapisać byte, to musimy podać buffer na odczyt byte.
Dosłownie. W sensie, jeśli mamy, powiedzmy, chcemy w naszym kodzie tylko i wyłącznie wpisać coś do urządzenia, to tak musimy podać dwa bufory. Musimy zdefiniować dwa i podać do funkcji tej transferowej w API kernela bufor do zapisy, bufor do odczytu, bo on od razu odczytał i musi gdzieś wrzucić. I on poprawnie obsłuży, jak mamy chaining na tej szynie? Bo możemy, bo one wszystkie mają shift registery, prawda? Więc możemy mieć trzy urządzenia. No to jak wypcham 8 bitów z tego urządzenia, to te 8 bitów będzie w drugim urządzeniu, a jeszcze nie zawędruje mi do mojego kontrolera. Nie, czego miałbyś w drugim? No, bo możesz chaining zrobić ich. Na spaju? Znaczy, na spaju chaining zrobić. Ale to już muszą sobie same urządzenia ogarniać, nie? No, no, ty ci w selectem wybierasz, które urządzenie ma reagować, nie? W sensie ty włączasz dosłownie w soku, włączasz. A mi się wydawało, że to jest tak, że ty je chainujesz te urządzenia, więc MISO trafia do pierwszego, ten drugi wystawia. A to tak jest w JTAG-u. JTAG-u tak jest. Tak. Aha. SPI jest możliwe, że urządzenie wspiera chain. Tak. Aha. Ale w takim systemie masz dosłownie wybierasz, włączasz urządzenie. Okej, okay, czyli to w JTAG-u to jest takie chore, tak? W JTAG-u to jest by design. Tak, by design. I wtedy masz. Tam się w ogóle dokleja na koniec kolejne. Ty musisz wiedzieć, ile jest urządzeń na szynie, żeby wiedzieć, kiedy te dane zawędrują do ciebie. Tak, tak. I w ogóle w JTAG-u jest, jak dobrze pamiętam, to są standardy, każde kolejne urządzenie, każdy kolejny taki adapter, na przykład ten debugowy, ma swój unikalny adres. I oczywiście to działa tak, że się skończyły te pierwsze, więc dodali kolejne tam, nie wiem, 10 bitów. Skończyło się drugie i obecnie jest, nie wiem, z 80 czy 90 bitów na dzień dobry może wysłać, dopiero ten swój adres. Wysyłasz same jedynki na dzień dobry przez 80 bitów i dopiero na 10 ostatni swój adres. Nie? Dobra, czyli tutaj bym się spodziewał, że po prostu będę mieć funkcję transfer, tak? To znaczy, tak, że transfer masz powie mi, w której mam dwa bufory wysyłane, odbierane i tam się tak będzie przydawać. Jeżeli chcemy tylko odebrać na przykład 10 bajtów, to tak musimy wysłać jakieś takie bajty. No to, że można przekazać wskaźnik nula, ja się domyślił, że to ma zerami. Nie jestem pewien, jak to działa, nie trzeba to zrobić. Ale mimo wszystko, tak? I powiedzieć mu, wypełnić go zerami, albo nawet nie wypełnić. Trochę szkoda, że nie ma odnośników do tego, do Elixira, gdzie można sobie kliknąć ze slajdu i od razu jest, wiesz, wyświetlone API, tak, czy coś. Ale okej. Można by faktycznie ulepszyć slajd do tego. Dobra. 14 chyba muszę. Dobra, to tyle.